Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Ochrona mienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Bezpieczeństwo wewnętrzne uzależnione jest od wielu czynników, wśród których ważną rolę odgrywa ochrona obszarów, obiektów i urządzeń kluczowych dla sprawnego funkcjonowania państwa i jego obywateli. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia dokonuje podziału wszystkich znajdujących się w kraju obiektów, obszarów i urządzeń na takie, które podlegają obowiązkowej ochronie i na inne, które mogą, ale nie muszą być chronione. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia jest aktem prawnym określającym obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zgodnie z artykułem 5.1 ustawy, obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne. O włączeniu konkretnego obiektu w system obowiązkowej ochrony decyduje wpis do odpowiedniej ewidencji. Szczegółowe wykazy obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie sporządzane są przez prezesa Narodowego Banku Polskiego, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów. Ustawa klasyfikuje obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie na cztery kategorie ważne dla obronności państwa, ochrony interesu gospodarczego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony innych ważnych interesów państwa. Do obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w zakresie obronności państwa należą w szczególności zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji, zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy, magazyny rezerw strategicznych. Ochrona tego typu obszarów może być realizowana w oparciu o bezpośrednią ochronę fizyczną, zabezpieczenie techniczne lub obie te formy jednocześnie. Zadania te mogą wykonywać wyłącznie wewnętrzne służby ochrony lub firmy posiadające koncesje oraz pracownicy ochrony posiadający stosowne licencje. W zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa do obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie należą w szczególności zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa, porty morskie i lotnicze, banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach. Do obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w zakresie bezpieczeństwa publicznego należą zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, elektrownie, ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków, zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne, o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej, rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne. Specyfika ochrony mienia jest różna. Trzeba jednak podkreślić, że niezależnie od tego, czy chronimy bank, czy elektrownię, należy stosować się do trzech nakazów: zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko chronionemu mieniu, przeciwdziałania powstawania szkody wynikającej z tych zdarzeń, niedopuszczania osób nieuprawnionych na teren chroniony.
Do obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa należą zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej, obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe, muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej, archiwa państwowe. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.